Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Poprzednio kupiłem sobie Skyline'a GTR'a R34, czyli tego, którego tu widzicie. I powiem wam, że osiągami on nie zachwyca. Jest słaby, po prostu słabo przyspiesza, ale bardzo dobrze skręca, no w szok po prostu w trampkach. Ale chcę kupić jeszcze Murcie Lago i Corvette. Corvette kupię później. Dzisiaj będziemy śmigać Murcie Lago i zaczniemy sobie od jej tuningu. Gotówki zostało mi jeszcze trochę, więc powinno spokojnie wystarczyć na ten tuning wspomniany. Wow. O nie, co ja zrobiłem, goddammit. Ona słabo... Wow, what the hell. Jak ciężko skręca. Dobra, zobaczymy co się stanie jak włoży bodykit. Zobaczymy jaki ma bodykit. Rynek wtórny, man, pakiet kaloserii. I co, o co się zmieniło? Aha, okej, okay. Dobra, niewiele, ale zawsze coś tam. Wow. Ej, ten bodykit był w Wardzie, chyba, albo bardzo podobny. To co to? Wow, ho, ho, statek kosmiczny. Ej, ale fajne zrobiło mu to światła, ej. Jak w tym, w Reventonie, co nie? Wow. No ty, jakie... Wow. No dobra, ten bok mi się strasznie nie podoba, wiecie, to jest masakra, ale ogólnie przód jest zajebisty, tylko tył jeszcze taki jakiś całkiem z dupy. No ale dobra, powiedzmy, że jest nawet nieźle. To co, bierzemy sobie ten ostatni pakiet. Światła są zajebiste, no światła są po prostu megaśne w tym bodykicie. Fajnie są przerobione. Maska, damy sobie spokój, wloty powietrza, damy sobie spokój. Ja nie, ja wolę bez wlotów powietrza. Zawsze jakoś tak, moim zdaniem, lepiej to wygląda. Aha, spoilery damy sobie już zaraz. Pokażę, jaki tutaj spoiler dopierdzielę. OZ-ki. Spoiler. Wiecie, po ile jest jedna taka najtańsza felga OZ? Chyba 17. Jest po 447 zł. Więc nie jest to wcale dużo. Okej. Okay. Myk. Dobra, teraz autoscalp. Czy ja dałem dobre felgi? Te felgi wyglądają do dupy. Masakra. Dajmy sobie jakieś takie egzotyczne. O właśnie, na przykład takie, dobra. Autoscalp i wpieprzamy spoiler. Ja wiem, że to nie jest jeszcze największy. Nie są jeszcze największe felgi, bo są chyba jeszcze 21 spoilery. Jaki tu dajemy? Chcę zrobić taki naprawdę jebitnie duży. Taki, że nie wiem jak w jakimś samochodzie GT3. What? Czemu się przełączyło? Wow, tu jeszcze Viper. Phoenix. A może bym dał tego? Nie, to będzie wyglądać brzydko. Zbyt duży. Sneakshot, Mystic, Banshee. A jaki by tu dać? Jakiś egzotyczny musi być taki naprawdę. A ten na przykład, zobaczmy. No, a już myślałem, że nie mogę zmieniać, ale mogę. Oczywiście na maksa wszystko musi być wilgochny. O, położymy go trochę. Wiecie czego mi brakuje? Że tu nie można spoilerów tak przyczepić jakby do tyłu, jak to było chyba w Need for Speed Most Wanted 2005. Dobra, jakoś tam wygląda, teraz osiągi. Właściwie to powinienem zacząć od osiągów. A nic tu nie mogę zmienić. Nie, mogę skrzynię biegów na przyspieszenie. No jeśli będziecie prowadzić tak głupio jak przed tuningiem, to powiem wam, że zostanie mi McLaren. Naprawdę, nie będę chciał tym jeździć. Prędkość, dobra, średnio dajmy. Opony nie mamy, hamulce nie mamy, turbo nie mamy. Ok. Wygląd. Jeszcze tylko lakiera. Zmienimy. A czarny? Nie, czarny wygląda brzydko. Czerwony wygląda brzydko. Co to za jakiś buraczany? Matowy, chrom. Jezus Maria. Taki. Pff, nie wiem, jakieś te zdupiałe kolory są. Masakra. Chrom. Błyszczący. No dobra, metaliczny, ale jakiś taki, nie wiem. Dobra, ten damy. Jezus, ale dziwnie wygląda to na tym Murcie Lago. Naklejki damy sobie w spokój, kolor szyb, oczywiście głęboka czerń, głęboka czerń. Jest. I prześwit, gleba. No gleba, no bo to Need for Speed Carbon. I koszyk, kupujemy wszystko. Całkowicie, jezus, jak mało. No i przy okazji sprzedamy kilka gównianych samochodów, jak na przykład. Jak na przykład Alfa, to od razu do widzenia, zmniejsz sprzedaj, okej.
Myk. Mustang GT zostawiamy. LX7. Kosiarka spadaj. No i co tu jeszcze mamy? O, co to za jakieś? Challenger zostawiamy. DBS. DB9, przepraszam. Skyline. Nie podoba mi się. Przepraszam was wszystkich, ale muszę go sprzedać. On za wolny jest dla mnie. Z wyglądu jest zajebisty, ale za wolny. Jest za wolny. Nie mogę mieć takiego wolnego samochodu, a nie. Dobra, zobaczmy jak będzie się prowadzić Murcielago po moich przeróbkach. Moich przeróbkach. Dobra, wracam do McLarena. W sensie Mercedesa. A jeszcze później zobaczę tą Corvette, ale to już w następnym odcinku. Dzisiaj miałem ochotę pojeździć tym Murcielago, ale widzę, że się po prostu nie da. Nie da się tym samochodem jeździć. No dobra, mamy tu mapę, kilka kolejnych wyścigów do zrobienia. W poprzednim odcinku jechałem Eagle Drive. Mam tutaj Canyon. To jest Eagle Drive. Teraz ich pokonam. Mam Mercedesa, co może mi się nie udać tutaj? Co może mi się nie udać? Zobaczycie jak teraz polecę po prostu. Mercedes ma taki silnik. On w ogóle wygląda jak lotniskowiec. Na razie, bitches! Na razie, hej! Yeah. Jak cudownie, już jestem pierwszy, a nie jakieś tam... No, to jest to! Ej, a właśnie, ciekawe jakby się driftowało Mercedesem. Bo wiem, że Fordem GT, Fordem Mustangiem GT driftuje się super, ale nie wiem jak będzie z tym. Z tym Mercedesem. I chciałbym to sprawdzić w zasadzie. Okej. Okay. Yeah, zobaczcie. No ja jestem teraz na czele. Znacie ten wall ride tutaj? Odbijamy się i po prostu jedziemy od razu w zakręt. Okej, okay, laska, pokaż to potrafisz. Jezu, no nie ma porównania w ogóle. Ten przyspiesza po prostu niesamowicie. O, zepchała mnie troszeczkę tam. Musnęła mnie dosłownie pikselem. Ale to sprawiło, że leciałem na bandę. Super. Okej. Jedź. Policaj. Spadaj. Tutaj. O, właśnie tu. Yeah. Oh, yeah. A gdzie moi przeciwnicy? Ej, ja ich dzisiaj nawet nie widziałem w tym wyścigu. To jest właśnie Mercedes, a nie jakieś gówno. Nagroda pieniężna, 25 tysięcy, silnik. Wow, pakiet profesjonalny, poziom trzeci. Okej, okay. Teraz wystarczy tylko zgubić policję. Już będę mógł chyba wsadzić nowy silnik, jak to jest. Okej. Uspokojenie, no czemu nie działa? Tak, muszę dokładnie w te kółko wjechać. No. Ej, what? Spadaj stąd, Viper! Spadaj stąd! Wow! No dalej, uda się. Dobrze. Jest! Uspokojenie, bitches, nic mi nie zrobicie, nie wiecie gdzie jestem. Udało się. Atakowany. Nie, jestem atakowany, man. Dobra, i co? Eagle Drive jest już za mną. Mercedesem nie mam, to jest po prostu bardzo proste. Dobra, jaki teraz przeciwnik? Teraz chyba będzie kosiarki, co? Canyon. Wow, ej. To nie jest pojedynek z kosiarki? To jest chyba zwykła jazda, 4x4. Znaczy, 4x4. Nie! Jest i kosiarki! Ui! No dawaj kosiarki, pokaż co potrafisz. Sorry, ale wziąłem Mercedesa, to... No rozumiesz. Może być tak, że po pierwszym zakręcie cię już wyprzedzę. O, taki oszczany, kurde. Uuu! Ale przyspieszył, chyba włączył trójkę.
śmieje się, śmieje się. Pokazał ząbki. Chodź, poczekaj, ja to zaraz cię dorwę. Jak to było z twoimi koleżkami? A już nie pamiętasz. Ale ja pamiętam. Dobrze. Atakujemy. Kurde, mam coś mało punktów. Ten kosiarki... O, właśnie, to jest ten moment. Kosiarki spadł. O! Ach! Nie dał się. Minus 5000 punktów. Muszę go przed metą wyprzedzić, żeby nie jechać drugi raz. Ale mam ku temu możliwości, bo mój samochód przyspiesza naprawdę dobrze i skręca, no w miarę, okej. Okej, tu jest zakręt dosyć długi. Oh yeah. Chodź, kosiarki. Pokaż, na co cię stać. Tylko nie zesraj się, gdy cię przegonię. A, dobra, nie pykło. Dobra. Teraz ja jedę przodem. No nic, to mi się nie podoba. Oni jak zawsze są z tyłu, to przeważnie wyprzedzają od razu. Więc może być trudno. Co, śmieje się? Nie. Ej, jest pewny siebie, uhu. Zobaczymy, co z tego będzie. No dawaj, koleś. Pokaż, co potrafisz. Będzie się śmiał? Dobra. Ups. No dajesz, kosiarki, dajesz. Pokaż, co potrafisz. No nie. Jest za blisko, zdecydowanie. A czy jeszcze jest taka możliwość, że mogę mu uciec, tak? Ale podejrzewam, że to będzie strasznie trudne. Widzicie, że robię co mogę, ale zgubić jest go ciężko. Ej, a czy ja czasem nie mogę już zamontować silnika do mojego Mercedesa? Przecież odblokowałem coś w poprzednim wyścigu na Eagle Drive. Teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać. Punktów mi... O! Dogonił mnie. Punktów mi powoli zaczyna brakować. Wow, jak sobie GoPro inaczej ustawił, jakoś z boku. No dajesz, Lucek. 50 tysięcy punktów zagram, 500. Ej, jest zaraz za mną skubaniec. Może być ciężko. Oh shit. 20 tysięcy. Nie no, chyba powinno się udać, co? 18 tysięcy. Ha! Udało się, ale powiem wam, że kosiarki był trudny do pokonania. No, tego się po nim nie spodziewałem. Ale terytorium jest już moje, zostały mi jeszcze 3... Fordy GT. Oh yeah. Ej, what the hell? Czemu nie... Przejęli moje terytoria. Man, mapa. Ej. No? Przejęli moje terytoria, czyli jednak powinno się bronić. Ej. Oh man. No dobra, zaraz się tym zajmiemy. Tylko stuninguję trochę mojego Mercedesa. Okej, okay. Tuning. Osiągi. No, what? Ach. Nie mogę tu jeszcze nic ulepszyć. Damn it. Trudno. Trudno się mówi i mówi się trudno. Ale te felgi wyglądają fajnie. A jakbym je tak trochę zmienił? Nie, znowu powiecie, że są do dupy. Dobra. Czyli tak, musimy swoje terytorium, znaczy moje terytorium, tutaj ładnie obronić. Sprint, nie, próba prędkości, ale tu jest sprint Mission Street. Uuu, to będzie łatwe, szybkie i przyjemne. Vitox.pl pisze, McLaren SLR jest średni, najlepszy jest Viper, dobrze stunigowany, 393 km albo Hemi Cuda. 399 km na godzinę Murcielago to najlepszy samochód do normalnej jazdy. Okej, ja powiem ci szczerze, że
No jakoś nie spodobało mi się to Multilago. Strasznie się prowadzi, naprawdę. Co do prędkości maksymalnej. Nie jestem pewny co do tego, czy jest tu jakakolwiek droga, gdzie warto osiągać w ogóle 400 km na godzinę. Ja wolę samochód, który po prostu szybko będzie się rozpędzał do 300 km na godzinę i tyle. A takim jest Mercedes. Nie wiem jak jeszcze Corvette się spisuje, bo nią jeszcze w tej grze nie jeździłem, ale gdy ją przetestuję, no myślę, że też będzie nieźle śmigać. Ale jak ze skręcaniem? No niestety, większość tutaj dróg, czy wyścigów, to są wyścigi z takimi dosyć ciężkimi zakrętami, gdzie potrzebujemy samochodu dobrze skręcającego i najlepiej przyspieszającego do 250 km na godzinę. A moim zdaniem takim jest właśnie Mercedes. Nim się po prostu jedzie perfekcyjnie. Ja nie wiem czemu go wybrałem z klasy trzeciej od razu. Po prostu dlatego, że mi się podobał. Ale okazał się też osiągami bardzo dobry. Ej! Jedzie z nami Suki! Zobaczcie! Suki! Okej. I zaraz mi tutaj dogoni moja cycata. Ja w ogóle zapomniałem jak ona ma na imię. Chyba cycata. O właśnie, to jest cycata. Nie, ona jest Niki chyba. Niki. Niki jak nickname. Spadajcie na drzewo. Silnik, poziom, dobra, jakieś gówno. To mi niepotrzebne. Okej, okay, tutaj mam jeszcze jedno terytorium do odbronienia. York, ej, a ja będę musiał tu dwa wyścigi pojechać, zobaczcie. Oni mi zabrali wszystko tutaj, jak niemiło, jak nie fajnie. York Road. Dobra, wiecie co, dupa, później sobie to jakoś ten odbiorę. Teraz chodźmy pojechać sobie terytorium. What the hell? Jakieś nowe komentarze, god damn it. Wyłączę te Wi-Fi Lifi w tablecie, żeby... O, dobra. Paradise Hotel? Uwielbiał ten wyścig. Próba prędkości? Jedziemy. Wiecie, jakie ja tu z cytatą osiągnę prędkości? O ja pierdziele! Startujemy. Okej. These guys are nothing, they're nothing, man. Tak powinna mówić, a nie, że oni są trudni do pokonania. Niepotrzebnie całe nitro wcisnąłem od razu, ale dobra. Ja się tutaj nie muszę McLarenem starać, ja się Mercedesem. Okej, jestem drugi. Okej. Może jednak trochę muszę się postarać. Corvette jedzie z przodu. Myślicie, że jest aż taka dobra? Hej, ja znam ten wyścig. Jasne, że znam. Jak on się nazywał? Kto jest pierwszy? Kto jest pierwszy? Nie ja. Okej. Nie no, tutaj by przydał się bardziej chyba muscle car jakiś, tak? Żebym na tych takich samych radarach... O, what? Co tu? What the hell? No gdzie jest ta Junia do cholery? O, dobra, pojadę sobie skrótem. Sporo nadrobię. O, zobaczcie jak teraz będą śmiesznie skręcać na bank. No dobra, skręcają w miarę normalnie. O cholera. Muszę się rozpędzić. I jak to wygląda? 208. Nie, dobrze. A za mną jest zaraz przeciwnik. O. Nie dam sobie chyba rady. Wow! Nie dam sobie rady. Rozwalił się? Rozwalił się. Tak jest, dobrze. To jest moja szansa. Nie! Tu jest meta. Czy będę pierwszy? Yeah! 25 tysięcy gotówki. Lamborghini Gallardo. Pewnie LP560. Nie potrzebuję Gallardo. Mapa. Ciekawe, czy... Właśnie, ciekawe jakby skręcało. W sumie chyba może nie aż tak źle, co? Ej, czemu się... Paradise Hotel. Dobra, lecimy Paradise Hotel. Tu są naprawdę bardzo fajne skróty. I myślę, że będzie spoko. Z Dominik
Olejniczak pisze: z tego co mi wiadomo, tunik wizualny nie wpływa na osiągi samochodów w tej grze, więc spoiler docisku raczej nie zwiększy. To odnośnie poprzedniego odcinka, gdzie miałem spoiler w What? Darius jest tutaj! Nie, to nie był Darius. To był ten dziwny koleś z DB9. Ha! Jak pięknie, jak cudownie! Wszystkich od razu wziąłem na początku. Tak, to właśnie odnośnie tego poprzedniego odcinka, gdzie usuwałem spoiler z Mercedesa. Napisałem, że ktoś tam napisał, a chodziło mi o Dominika Olejniczaka. Jakoś się śmieję. Ej, przypomina mi się Laleczka Chucky, przepraszam. Dobra, leć baby. Dobra, już mi jesteś niepotrzebna, bo tu jadę skrótem, a ty tego skrótu nie znasz. Pojedziesz naokoło, ale teraz będziesz mogła mnie podgonić. Oh yeah. Go, wiem! To jest Paradise Hotel, to jest wyścig marzenie. Tutaj są same skróty. Te pacany nie znają tych skrótów, nawet ten Aston Martin DB9. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ten koleś nawet. What? Z czego się cieszysz, pacanie? Jadę pierwszy 100 km przed tobą, lekko otarłem się o ścianę i się śmieję. Będę miał tutaj do czynienia z policją. O nie, co ja zrobię? O, zaraz będzie... Właśnie. Zobaczcie typa, no my gosh. O! Jest i Niki! W sensie, co to? Trzymajmy się tutaj odpowiedniego nazewnictwa, no bo... Może tak, nazywajmy sprawy po imieniu. Okej. Dobra, laska, podganiaj mnie. Tylko jedź skrótem. O tak, nauczyłem cię już. Wytresowałem ją. Pcha mnie! To powinno być odwrotnie! Cicho. Ona powinna... Ej, ona powinna mnie ciągnąć w sumie, nie? Tym strumieniem aerodynamicznym, nie mylić z czymś innym. No nic, nie udało się jej mnie dogonić. Drafter nie dogonił ludzka, no shit. Najszybszy drafter w grze. Bo ona nie zna tych skrótów. Ona nie grała w Worda, nie wie jak to jest. Rozbiła się na tym skrócie. Oh yeah! You're rock! Wiem, dzięki. To się blokowałem. O jest moje terytorium! Oj, jak fajnie! Dodge Viper SRT-10. Dobra, dziękuję wam za wyświetlenie. Dziękuję wam, że byliście ze mną i że... Ogólnie wam dziękuję. Na razie, pa pa.